Cześć, dziś będzie ostatni odcinek z Peloponezu. Ale nie kończymy jeszcze przygody z Grecją. Spokojnie, jeszcze chwilę tu będziemy. Jesteśmy w tej chwili w Koryncie, dlatego że przyspieszyliśmy, goniąc paczkę, która przegoniła nas. My byliśmy w pierwszej stolicy Grecji, a powinniśmy być w tej obecnej. Obecnej, tak. Dlatego gonimy. Pieszy most, który jest oznaczony na Google Mapsach jako jedyna przeprawa dla ludzi, jest zamknięta, chociaż kozy próbują silnie się przez niego przedostać. Patrz, patrz, jak na tej rurze. Rura śliska, ale mimo to dają radę. A tak w ogóle dlatego jest nieczynny, bo ta rura, która jest na tym moście, idzie z tamtego końca i tędy te budyneczki, o te, to już jest oczyszczalnia. Trochę tutaj czuć tą oczyszczalnią. A nie wiem, czego wykorzystali to na oczyszczalnię, a nie na turystyczną atrakcję. Idą! Próbowały, im się udało. Właśnie forsują siatkę. Patrzcie, jak przez siatkę przechodzą, żeby przejść przez most koryński, kozy. Trochę ich tu jest. Widzicie? Dziurę sobie zrobiły i idą. No jaja, jak berety. Dawaj, wmieszamy się Aldona w tłum i ten, i pójdziemy z nimi. Tyle kóz wytrzyma, to naszą dwójkę też na pewno. Idziemy za kozami. Czekaj, niech one przejdą, dopiero my. Chodźcie, chodźcie. Trochę się nas boją. Kto jeszcze? Proszę bardzo, proszę z jednym rogiem. Ostatni panie już. Pierwsze. Proszę, proszę. No idź, idź, bo i ja. No idź, idź, bo my też chcemy iść. Chodź. Chodź. Ja mam taką zawsze polewkę skustować, że mogę iść normalnie, to wskakują w rynnę i będą szły między rurami. No. Wariatki, wariatki. Pociąg, pociąg, gęsiego, tak jak w szkole. Ty też, tak? I się ustawiły w pociąg i idą. Ty też? I ty też. O, o, wpychanie się w kolejkę. Ja przed tobą, ja tu stałem. Kozy nas ośmieliły do tego, żeby skorzystać też z tego mostu. Dokładnie znajdujemy się nad kanałem koryńskim, bo jesteśmy na moście. I właśnie ten przekop uważany jest jako brama do Peloponezu. My korzystamy, wyjeżdżając z Peloponezu, z tej bramy. Ale większość ludzi właśnie Peloponez zaczyna z tego punktu. Z punktu, który patrząc na zdjęciach satelitarnych, w linii prostej, bo to jest idealnie prosta kreska, przecina Peloponez i... I okazuje się, że Peloponez nie jest w ogóle półwyspem. Kanał Koryński czyni go wyspą. Ku woli ścisłości. Co łączy Kanał Koryński? Albo łączył, jak był sprawny. Po mojej prawej stronie jest Morze Jońskie. Znaczy nie tyle morze, co Zatoka Koryńska. Natomiast po mojej lewej stronie jest Morze Egejskie już i to jest Zatoka Sarońska. Historia tego miejsca jest bardzo ciekawa, bo ona sięga aż VII wieku przed naszą erą. W VII wieku pomyślano sobie, no tutaj byłoby fajnie zrobić ten przekop, ale przez wiele, wiele tysięcy lat nie udało im się tego zrealizować. Ciągali tutaj łódki za pomocą belek i niewolników, potem silniki. I dopiero XIX wiek udało się to zrobić dzięki Francuzom. Francuzom w kooperacji z Węgrami, którzy kopali kanał Suezki tak de facto. I dlatego powiedzieli, tutaj nie ma nic trudnego, kanał Suezki był trudniejszy, więc my wam to przekopiemy, to jest niecałe 7 kilometrów. I te niecałe 7 kilometrów na tyle im przysporzyło problemów, że splajtowali. Zostali sami Węgrzy i Grecy powiedzieli, ok, to my to zrobimy, weźmiemy to na swoje barki, jeśli nam pomożecie. Dzięki temu w tej kooperacji udało się to przekopać i XIX wiek powstaje kanał, który przez wiele tysięcy lat był tylko marzeniem kolejnych władców. I dochodzą już czasy współczesne. Kilka statków przepłynęło, 2019 rok i kanał przestaje funkcjonować.
jesteśmy w tym miejscu, przez który kanał nie działa. Właśnie tutaj miało miejsce to obsypanie. I tak patrząc po tej całej infrastrukturze, zaczynamy się domyślać, o co mogło chodzić. O shit. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o shit. Nie zawsze o pieniądze. Wygląda na to, że jest tutaj oczyszczalnia ścieków, bo czuć mocno. Teraz pewnie te rury, które idą przez ten most, który był dla pieszego ruchu tylko i wyłącznie przeznaczony, te rury to jest następstwo przebudowy tego, jak to spadło, bo wygląda, jakaś jest infrastruktura, która tutaj wskazuje na to, że rury szły troszeczkę dalej i być może pod ciężarem tych wszystkich rzeczy, które się z ubikacji tutaj przelewały, jedna ze ścian nie wytrzymała i się usunęło. I teraz pewnie trwa jakaś batalia sądowa o to, kto ma usunąć, czy jeśli to były rury, to oczyszczalnia być może. No bo ciężko znaleźć jakieś informacje na ten temat. To się stało w 2019 roku i od 2019 roku cała Grecja ponosi w związku z tym straty, bo to jest jednak dużo oszczędność czasu i energii, żeby opłynąć. Teraz dlaczego poświęcamy tak dużo czasu kanałowi korynckiemu, a nie staremu Koryntowi czy Akrokoryntowi, który też tutaj stanowi ogromną atrakcję? Otóż dlatego, że jest to najgłębszy kanał na świecie. On jest w ogóle uznawany jako cud technologiczny ludzkości, więc atrakcja może nie jest jakaś wybitnie fajna, nie wiadomo co, ale robi wrażenie. Robi wrażenie tego, jak się, oczywiście to co często powtarzam, użyje wyobraźni, jak to kopali, ile musieli na to wysiłku złożyć i jak skróciło to mocno drogę tym wszystkim statkom, które nie musiały w tym czasie już opływać całego Peloponezu. Jest tutaj dużo atrakcji, niestety tylko w sezonie, bo między innymi my też kierowaliśmy się tym, że zrobimy tutaj jedną rzecz. Zamknięte. Byliśmy już zdecydowani na skok, dlatego że ostatnio skakaliśmy na bungee w sumie z większej wysokości, bo to było 90 metrów w Zakopanem, jak jeszcze bungee nie było modne, ale myślę, że to jest bardzo fajne miejsce, żeby skoczyć, mimo że tutaj jest 69 metrów wysokości. Ale to na najwyższym punkcie. Pewnie tam się skacze z koło 70. Pewnie jest mniej. Mniej niż 70. Ale kurczę, fajnie jest skoczyć w takim miejscu, w ogóle skoczyć do kanału. Tak, kanał Koryński po prostu jako miejsce samo w sobie. My, nasz rekord skoku na bungee to jest 90 metrów. 90 metrów z dźwigu, a tutaj się skacze z mostu. Ale niestety, od marca do czerwca jest tylko w weekendy. W lipcu, sierpniu i wrześniu macie cały dzień otwarte. Nasz przewodnik pokazuje, że to jest 80 euro, cena z 2019 roku, może będzie trochę drożej, na pewno będzie drożej, ale warto. Ale tak. Poczuć tą wolność przy skoku, bo jak się skacze, to jest się, no nic cię nie ogranicza, grawitacja cię ciągnie w dół. Jak ktoś lubi takie sporty ekstremalne, to jest świetna sprawa. A tu jest najbardziej ruchliwy chyba most na to, żeby zrobić bungee. I byliśmy zdecydowani, gdyby nie to, że w lutym to jest wszystko zamknięte, no to jest pewnie remont. Byśmy skoczyli. No. Ja bym chciał skoczyć. Ja też. Do kanału Koryńskiego. Chłopaki, co, poczuć trochę sławy. Wystrojeni, zobacz, jak się będą prężyć. Ale nie widać kanału, zrobimy z kanałem. Maybe kanał. Mamy zgodę na to, żeby to opublikować gdzieś, więc pewnie zobaczycie to w relacji. Super. Chłopaki zobaczyli, że sprzęt jest profesjonalny. To już swoimi aparatami nie chcieli robić zdjęć. Ale tak się zdobywa teraz followersów. Mamy nowych 3 followersów dzięki temu.